Naprawdę nie wiesz, gdzie jest Natalia? No, nie mam pojęcia. 4 godziny temu miałem z nim kontakt jakikolwiek. To jest totalnie do niej niepodobne. I pisała do ciebie z drogi do Warszawy? No pisała, ale że wyjeżdża, że będzie ze mną tęsknić, ale że w ogóle nie chce tam jechać. I to była jej ostatnia wiadomość? No tak, no. Nie, mogę pani pokazać. Ja próbowałem się z nią skontaktować, pisałem do niej, ale proszę zobaczyć. Ona nawet nie zobaczyła tej wiadomości, no. Nie wiem. Rzeczywiście. Nie mówiła ci nic wcześniej, że planuje uciec? Uciec? Proszę pani, no przecież gdyby chciał uciec, to raczej ze mną, tak? Ja i Natalia się kochamy. A co twoim zdaniem mogło się stać? Nie wiem, ale ta macocha Natalii, ona jest okropna. Przecież ona nienawidzi Natalii. No tak, no wiem, że były w konflikcie. Dziękuję. W konflikcie to mama powiedziała, no. Pani nic nie rozumie, ta baba jest nienormalna. Ona chciała się pozbyć Natalii i mówiła o tym wprost. Czyli uważasz, że mogła jej zrobić krzywdę? No, boję się, że tak. Ja mogę cię prosić? Jasne. Na chwilę cię przeproszę. Mhm. Olga namierzyła sygnał z telefonu Natalii Górskiej. Znaleźliśmy go w aucie macochy. Stało porzucone przy drodze. Dobra, okej, to w takim razie jadę tam. Dzięki. Słuchaj, na razie jesteś wolny. Gdyby Natalia do ciebie dzwoniła, natychmiast daj nam znać, dobrze? Dobra, ale znajdziecie ją, tak? Szukacie jej. Chodź, odprowadzę cię. Dobrze, dziękuję. A przepraszam, mogłaby mi pani pokazać jeszcze, gdzie jest toaleta? Dobra, czekaj. O, słuchaj, Kacper, zaprowadzisz go do toalety? Chodź. Coś się stało? Ej, sorki, mogę zadać ci pytankę? No. To ty jesteś ten Kacper z tego bloga? Znasz mojego bloga? No, kurde, jestem mega fanem. Masakra. Nie wiedziałem, że spotkam kogoś, kto jest moim fanem w labie, idąc do kibelka. Najbardziej mi się ten, ten odcinek z tym odlewem buta podobał, wiesz, który? To stosunkowo mało efektowne. Co ty gadasz? Przecież to są podstawy kryminalistyki, wiesz, że chodzenie z lupą, jak jakiś Sherlock Holmes, no nie? Sherlock Holmes to był mój pierwszy idol. Mój też. W ogóle wiesz, że teraz w każdym serialu kryminalnym jest nawiązanie do Sherlocka? No. Prawie w każdym. Nie, no, uwierz mi, w każdym. No, widzę, że masz mega wkrętkę. A co byś powiedział na taki odcinek z analizą topowych seriali kryminalnych? Oglądałbyś? Kurde, no totalnie, ogarnijcie takie coś, zarąbisty pomysł. No, musimy to zrobić. Wracam do pracy, chodź. Poczekaj, mam do ciebie pytanko. Obiecasz mi, że znajdziecie Natalię? Zrobimy wszystko, co możemy. W ogóle, jak zamierzacie to zrobić? Tego ci nie mogę powiedzieć. Ale może zobaczysz to kiedyś na blogu. Niech już twoja dziewczyna się znajdzie. Chodź. Okay, okay.